Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Trzydzieści. Jedenaście. Dwanaście. Czternaście. Piętnaście. Szesnaście. Chciałam pokazać sprawozdanie. Zrobiłam taki mój remament z mini sklepiku. I oznaczony jest też kolorowymi kartkami. I po co? Chciałam, żeby było jasno, przejrzyście i porządek. Ale to pani mnie... Co? Zachęcała? A nie? Nie. I to ja sama. Czyli to ja sama. Wiesz, po co to się stało? Mam na przykład różne obserwacje. No na przykład... No na przykład jakie? No na przykład wiem, które rośliny lubią światło, a które lubią cień. Wiem też na przykład, kto ze studentów pali pokój, papierosy po pokojach klientów. Albo ta dziewczyna, co ma cukrzycę. Niby ma cukrzycę, a ciągle podbiera słodycze w mini sklepiku. Po prostu kradnie. Albo te dziewczyny, które sprzątają pokoje klientów. Non-stop urządzają sobie imprezy do rana. Ja wczoraj nie mogłam spać przez całą noc. Chodziłam po korytarzu, klienci wychodzili, a one biegały roznegliżowane. Podbierały w mini drinki sobie z baru, wypijały. Jedna płakała przez całą noc, wrzeszczała. Pijana. Coś wam o tym wiadomo? Albo ten chłopak, który sprząta śmieci. Ciągle udaje, że jest chory. Bo chce, żeby ta dziewczyna, która z nim sprząta, pomagała mu. Tak naprawdę chce, żeby wszystko za niego robiła. Zresztą ona się z nikim nie integruje. Czułaś się zmuszona do czegoś? A może sprawiało ci przyjemność donoszenie na kolegów i koleżanki, co? Czułaś, że znika wtedy twoja nieśmiałość? Nie. Czułaś się dobrze? Czułaś się ważna? Stordysk! Ale mówiłaś, co chciałaś, prawda? Tak!